tym roku na budowę dróg w ramach czynów społecznych gmina zarezerwowała 4 miliony złotych. Z tego 2 miliony przeznaczone są na budowę dróg gminnych i 2 miliony na budowę dróg wewnętrznych. W tym roku planujemy zrealizowanie 12 inwestycji w ramach czynów społecznych. 4 z tych projektów dotyczą budowy dróg gminnych, natomiast 8 budowy dróg wewnętrznych lub ich modernizacji. Z tych 12 projektów 2 to kontynuacje robót z ubiegłego roku. Wkrótce ogłosimy pierwsze przetargi, jeszcze wiosną ruszą pierwsze prace przy budowie dróg. Przy wyborze inwestycji do realizacji brane są pod uwagę różne kryteria. Najważniejsze z nich to kompletność dokumentacji projektowej. Jak wiadomo, bez projektu, bez ważnego pozwolenia nie jesteśmy w stanie robót rozpocząć. Drugie kryterium to poziom finansowania inwestycji ze strony Komitetu Budowy Ulicy. Ten poziom zgodnie z uchwałą nie może być mniejszy niż 10%. I rzeczywiście w większości przypadków ten poziom wynosi około 10-15%, ale zdarza się też i tak, że komitety deklarują o wiele większy poziom finansowania, nawet sięgający 1/3 wartości inwestycji. I wreszcie trzecie kryterium to ważny interes społeczny miasta. Listę dróg, które w tym roku mają być remontowane lub budowane w ramach czynów społecznych, zatwierdzili już radni. W tym roku będą modernizowane wśród dróg gminnych ulica Sołtykowska, ulica Źródłowa, ulica Gala Anonima oraz ulica Góralska. To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w ubiegłym roku. Wśród dróg wewnętrznych na tegorocznej liście znalazły się ulica Wrześniowskiego, to kontynuacja inwestycji z ubiegłego roku, budowa dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych obok wieżowców przy ulicach Pawiej 5 i 6 oraz przy Limanowskiego 78, to drugi etap inwestycji, budowa drogi dojazdowej do bloku przy ulicy Maratońskiej 11, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż bloku przy ulicy Planty 16, a także budowa ulicy Gomulickiego, ulicy Chłopskiej, ulicy Jarzębinowej oraz budowa ulicy Kujawskiej.